Dzień dobry, nazywam się Martyna Sandek, typuję teraz technicznie webinarium domowy Rodzinna Historia w Słowach. Bardzo serdecznie Państwa witam, jestem Kasia, co Pan młodożeniec, który poprowadzi to webinarium i cały program domowy Rodzinna Historia w Słowach. To już jest druga edycja tego programu. Witam serdecznie wszystkich Państwa, zapraszam tutaj do witania się na czacie. Widzę, że już niektórzy z Państwa to robią, więc zachęcam, żeby się przywitać, napisać też skąd jesteście. Pod koniec będzie możliwość zadawania pytań, jeśli w trakcie wydarzą się jakieś techniczne niedogodności, to proszę zgłaszać na czacie, będziemy rozwiązywać. Ja już znikam i będę właśnie obsługiwać czas, oddaję głos Kasi i życzę wspaniałego webinarium o słowach. Dzień dobry, bardzo mi miło, bardzo się cieszę, że wreszcie mogę być z Państwem. Mam nadzieję, że mnie słychać. Dziękuję wszystkim, którzy byli cierpliwi i są z nami mimo problemów piątkowych, które były zupełnie niezależne od nas i bardzo tajemnicze, natomiast no, niestety nie do pokonania. Mam nadzieję, że będą też jakieś plusy z tego, że było takie małe opóźnienie, ponieważ mamy jeszcze jedną książkę, która okazało się, że jest też trafi do Państwa i będzie wspierała nasz program i wykorzystywana może być na warsztatach z najmłodszymi dziećmi, które w zasadzie dopiero uczą się mówić takie zupełnie proste, podstawowe słowa. Ja nazywam się Katarzyna Sołtan-Młodożeniec, co tutaj widać. Wymyśliłam ten program i prowadzę go już drugi rok, w sensie to jest druga edycja. Jest dla mnie bardzo istotne, żeby wszyscy Państwo, którzy braliście udział w pierwszej edycji programu, myślę, że jest tutaj nas mniejszość, ale kto wie, przyjęli od razu założenie, że ta druga edycja jakby ma trochę inną formę. Mam nadzieję, że rozwojową i że wszystkie biblioteki, które już zetknęły się z tym programem i zmierzyły, poczują, że warto wziąć w nim udział ponownie, ponieważ są nowe pomysły, nowe propozycje, a te, które efekty, które wypracowaliśmy w pierwszej edycji, są też będą wykorzystane w naszej publikacji. Ale o tym szczegółowo będę mówiła w trakcie webinarium. Teraz opowiem w skrócie, o czym jest program domowy. Dziękuję bardzo. To jest duże pocieszenie, bo piątek był dla mnie dużym stresem, bo tak bardzo liczyłam na spotkanie z Państwem i tak lubię ten program i mam poczucie, że on wyjątkowo cudownie może zintegrować wokół biblioteki taką społeczność rodziców z dziećmi, które potem już zostaną czytelnikami, że było mi wyjątkowo smutno i przykro, że musieliśmy poczekać z tym spotkaniem, ale za to jest też jeszcze jeden plus, że dzisiaj jest z nami Martyna, która prowadzi świetny program Poczytajmy, z którym na pewno część z Państwa się zetknęła i jest tutaj naszym też takim merytorycznym dobrym duchem. Także nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło. Powiedzenie prawie jak z domowego, chociaż trzeba by było coś przerobić, coś przekręcić. No ale już opowiadam. Domowy to program, który polega na warsztatach. Warsztatach, jednorazowych warsztatach zorganizowanych w bibliotece, ale tak naprawdę można to też zrobić na lekcji polskiego w szkole albo w Domu Kultury. Natomiast no, ponieważ biblioteki są naszym wspaniałym, ukochanym miejscem i bibliotekarze ludźmi, z którymi bardzo lubimy pracować, więc priorytetowo traktujemy zgłoszenia bibliotek. To program, w ramach którego w bibliotece, czy właśnie tak jak mówiłam, w tych innych miejscach, odbywają się warsztaty. Warsztaty językowe, ale nie warsztaty dotyczące poprawności językowej, czy jakichś odkryć literackich, tylko są to warsztaty słowotwórcze, czyli jakby z założenia trzeba się otworzyć w pewien sposób na bogactwo języka, na jego możliwości kreatywne i spróbować w dość niekonwencjonalny sposób potraktować talenty słowotwórcze dzieci i młodzieży, bo będę też o tym mówiła za chwilę szczegółowo. Tegoroczna edycja jest też nie tylko skierowana do rodziców z małymi dziećmi, ale też do rodzin ze starszymi dziećmi. Ale to o szczegółach za chwilę. Tutaj Państwo w międzyczasie sobie
Mam nadzieję, że pytaliście szczegółowo, o czym jest program. To są biblioteki, które już zdążyły się zgłosić do programu, za co im bardzo dziękuję, chociaż było mało na razie szczegółów podanych, ale już część z nich, tutaj nawet jest jedna na górze schowana pod drugą, jest ich łącznie 12. Zgłoszenia są do 5 października, także jest jeszcze bardzo dużo czasu, ale bardzo ważne dla nas jest, żeby w części bibliotek warsztaty odbyły się wcześniej. To znaczy, w zasadzie do efekty ich musimy poznać do 31 lipca, ale też już za chwilę szczegółowo będę o tym mówić. Jeśli chodzi o Związki Domowego i Nocy Bibliotek. W tym roku Noc Bibliotek ma, mam nadzieję, piękne i bardzo inspirujące hasło Znajdźmy wspólny język, które oczywiście mówi o porozumieniu, ponad podziałami, o włączaniu osób, które nie korzystają z zasobów bibliotek do tej wokół bibliotecznej społeczności. Jest wieloznaczne, jest, pozwala przeprowadzić bardzo różne działania i wydaje mi się, że domowy może być jednym z bardzo takich otwierających i wspierających organizację nocy od najmłodszych czytelników po najstarszych, taką wielopokoleniową, właśnie do wykorzystania w ramach samej nocy bibliotek albo przygotowań do nocy bibliotek, to znaczy budowania takiej społeczności, która potem już jak włączy się w samo wydarzenie nocy bibliotek, które z założenia jakby jest no, dużym wydarzeniem, które trwa dłużej niż takie warsztaty półtora godzinne, tylko jest to zwykle kilka jakichś atrakcji, które Państwo przygotowujecie, więc polecam uwadze jakby domowy jako taki koło 16-17 wstęp, ale oczywiście to jest już jakby taka wersja finałowa, bo to jest ostatni dzień, kiedy można przeprowadzić program domowy, warsztat domowy, więc im wcześniej, tym lepiej pod pewnymi względami, ale tak jak mówiłam, o szczegółach za chwilę. Skąd pomysł na program? No, pomysł tak naprawdę jest może ciekawy i oryginalny, chociaż tak naprawdę w ramach programu dotacyjnego, w ramach którego realizujemy ten program, czyli Ojczysty dodaj do ulubionych Narodowego Centrum Kultury, jest bardzo dużo takich odsłon nietypowych, niekonwencjonalnych, pokazujących nietypowe podejście do polszczyzny współczesnej. I brakowało właściwie chyba tylko języka dzieci, bo już był język slang młodzieżowy, raperzy, tacy współcześni poeci, a ten język dzieci, który jest pełen neologizmów i zaskakujących rozwiązań językowych, był jeszcze niewykorzystany jakoś twórczo, w ogóle nie zauważony, więc po prostu tylko z tym pomysłem przyszliśmy, no i się okazało, że bardzo pozytywnie został odebrany i raz, a w tym roku drugi raz, więc będziemy, mamy nadzieję, go jeszcze kontynuować, no ale na razie jesteśmy w drugiej edycji, która o szczegółach, której zaraz opowiem. Czyli skąd pomysł polszczyzna osobista i bliska, pokazanie słowotwórczego potencjału polszczyzny, pomysłowość humoru, piękno języka. No mamy nadzieję, że tutaj będzie dużo tego humoru, dużo żartów i że ten program jest bardzo wdzięczny dla Państwa. Chociaż wiemy, że spotyka się też z obawami, czy jakby merytorycznie jesteście Państwo w stanie jakby poprowadzić taką grupę dzieci czy rodziców, którzy przychodzą i do końca rozumieją, o jakie słowa chodzi, no bo jednak trzeba o tym pomyśleć w domu, prawda? Nie, już jakby jakąś taką refleksję przed przyjściem na warsztaty, chociaż jakąś podstawową zrobić o tym, jakim językiem mówimy w naszym domu, czy są tam powiedzonka, które są oryginalne, czy nasze wszystkie określenia są zrozumiałe przez innych, a na pewno w niemal każdej rodzinie istnieją słowa, które warto właśnie w ramach domowego wydobyć i utrwalić. Tak, momencik. I teraz tak, mam pytanie. Poproszę, no jak mógł włączyć ankietę dotyczącą tego, kto z Państwa brał udział w pierwszej edycji domowego, a kto jest nowy. I to nam pozwoli. Rozumiem, że Państwo teraz odpowiadacie. 15 osób. Dobrze, świetnie. Jeszcze poczekamy chwilkę. Prosimy wszystkich o odpowiedzi. Po prostu, czy wzięliście Państwo udział w pierwszej edycji programu domowego w ubiegłym roku, czy jesteście biblioteką, która chciałaby zainteresować się programem w tym roku? Jeszcze chwileczkę. Jeszcze 9 osób prosimy o odpowiedź.
Że cześć, nie chce się ujawniać. Dobrze, zakończymy. Chyba tak, zakończmy, bo to już nam da pojęcie. Tak. Nie, czyli większość z Państwa jest, to są biblioteki, które nie dotknęły się dotąd z programem. To tym bardziej dodaje nam motywacji do tego, żeby teraz wyświetlić Państwu krótki, kilkuminutowy film, który zrealizowaliśmy w pierwszej edycji domowego, a który daje świetne poczucie tego, jak ten program wygląda w pierwszej jakby takiej, jedna jego noga jak wygląda. Czyli ta noga skierowana w stronę starszych, młodszych dzieci, czyli rodzin z małymi dziećmi. Dzisiejsze spotkanie podzielone było na dwie części. Pierwsza część była bardziej statyczna, to w niej znalazły się właśnie te gry słowne, takie wynalazki słowne, czytaliśmy książki, próbowaliśmy sobie przypomnieć te wszystkie słowa, które gdzieś krążą w rodzinie, a do tej pory nie zostały spisane. Kolejna część była już bardziej warsztatowa i samodzielna, polegała właśnie na zilustrowaniu słów. Chyba przy realizacji wszystkich warsztatów trzeba być troszkę, mieć podejście takie elastyczne i tak na bieżąco reagować na właśnie zachowania dzieci, czy wyczuwać taką energię grupy. Myślę, że dzisiaj fajnym rozwiązaniem była zabawa z tymi kartonikowymi słowami, rzecz do przygotowania w każdej bibliotece. Okazało się, bardzo rozbudziły wyobraźnię, nie były zbyt trudne dla rodziców do zinterpretowania, nie były zbyt trudne dla dzieci do zinterpretowania, a przy tym miały jakieś swoje znaczenie, swój sens i między innymi hasło Ponadjęzykarnia, które dzisiaj powstało na warsztacie zupełnie przez przypadek, ale nabrało jakiegoś nowego znaczenia. Zrobimy sobie taką rozgrzewkę teraz, naszą rozgrzewkę głowy, rozgrzewkę umysłu. Podnieście te papiery, tak żebyście mieli każdą literkę osobno. To będzie wasz słownik domowy. No i co teraz trzeba zrobić? Dam każdemu klej i tutaj zrobić stronę tytułową, zrobić ten napis słownik domowy. Tak, bo to będzie i weźmiecie go sobie dzisiaj do domu, ale oczywiście z ilustracją, którą niebawem będziemy robić. Każdy odsłania na 3-4 ilustracje i mówi, co tam jest, co to za fotografia, co tam jest za ilustracja. Dobra, no to tak. Każdy swoją. 3-4. To jest do samochodu. Dom do podlewania. Co to jest? Tu nawet odwrócimy kąt. Co każda z was dostała? Każdą piłki ręcznej. Och, czy to jest? Dinożarły, tak. To odłóżmy na razie tutaj, no właśnie, Staszu, skupić na bok. Golf, gra sportowa. Proszę bardzo. To też podpisujemy ten... obrazy. Ja chcę na pra do prowa. A, takie bardzo trudne słowo. Wodę. No właśnie. Brawo. Zobaczcie, gdybyśmy chcieli opisać. Metalowa obręcz z siatką otwartą u dołu, do której zawodnicy rzucają piłkę. Pomidory. No ale właśnie. Grzeczne czy nie? Nie. Jaki to będzie? Chuligan. Zobaczcie, zrobimy sobie taką maszynę losującą. Siądźcie tutaj koło mnie. Tak, bez można z zamkniętymi. Świetnie to zrobiłeś. To słówko, tak? Dobrze. Golf. Świetnie. No i uwaga, teraz co tu losujemy? Losujemy. Co to wylosujemy? Ownia. No, zobaczcie. Ponad językarnia. Posłuchajcie, jak będzie wyglądał taki chuligator, gdybyśmy mieli zrobić ilustrację do naszego słownika,
z takim huligatorem, no to posłuchajcie, co wymyślił pan Michał Rusinek. Jak mam nazwać takie zwierzę, które zwłaszcza na spacerze chuligaństwu się oddali i okropne ma zwyczaje? Straszy dzieci, zjada śmieci. Znaczeniem tego pomidorka. Mówisz, że chciałbyś pomidorka? Pytają. Co to pomidorek? Uszczęśliwieni ludzie zaczęli używać nowego słowa jako czasownika. Kiedy nie wiedzieli, co robić, aciumpowali. Pracownicy, nie wiedząc, co robić, wykrzykiwali: niech to aciumpa. Może one będą też tak niezrozumiałe dla nas jak ta aciumpa, ale u was w domach będzie to znane. Zobaczcie, kochani, takie słowa, które pojawiają się u was w domach, mogą być najróżniejsze. Jedno jest takie właśnie. Jedno tutaj. O właśnie, fafaczka. Lekarstwo, które naprawdę jest prawdziwe. I jeszcze okrzyk aaa, który wydobyła się, że którego autorem jest kobiet z porozdrapywanymi ranami. Mama nam czytała włoską książkę, to poprosiłem, żeby przetłumaczyła na polski, tak, żeby się przejęzyczyła na polski. Zobaczcie, że książkę mama przejęzyczyła na język polski. Przepraszam. Szkielet to zielony szkielet. Zrobiłeś taką grę słów. Mógłbyś wymyślić niejedną historię o takim stworze. Szkielet to zielony. Tutaj w naszą stronę. Taksówka. Spójrzcie, jak graficznie to... Która wygląda jak osa. Piotrek chce się zagrzebić. Zobaczcie, jakie ma rekwizyty w rękach. Co to znaczy zagrzebić? Też widzę, że... Uczesać. Zgadza się. Chce uczesać włosy. Grzebienie. Tutaj u Klary są trzy ilustracje, a tych stron ten słownik jest dwustronny. Spróbujcie zachęcić swoich czytelników, rodziny, które bywają w bibliotekach, do tego, żeby przyszły do was ze swoimi słowami. Trafią one do nas, organizatorów programu, i z nich jesienią na finał stworzymy słownik naszego języka domowego. Zostaną one nie tylko w historii waszych rodzin, ale też w polszczyźnie. To już jest prezentacja, wróciliśmy. Czy jestem dobrze słyszalna? Tak? Słychać mnie? Świetnie. Film, który obejrzeliśmy, pokazywał warsztaty, które odbyły się
Bibliotece w Warszawie, Multimedialnej Bibliotece dla Dzieci i Młodzieży w Warszawie. I były to warsztaty, jak było widać świetnie na filmie, skoncentrowane na języku dzieci, małych dzieci, które bawią się językiem, uczą się nowych słów, znaczenia wielu jeszcze nie rozumieją, poznają też wieloznaczność niektórych słów. Natomiast tegoroczna odsłona domowego, tak jak już wspomniałam, ma też jakby drugą wersję. To znaczy ta wersja jest wciąż aktualna i główna, ponieważ idea naszego programu jest skupiona wokół rodzin, wokół dorosłych i dzieci, relacji między nimi, wspólne poznawania swojego języka i otwierania się na niekonwencjonalne zachowania językowe i wynalazki słowne. Natomiast, żebym tylko przeszła do właściwego slajdu. Natomiast ten rok przynosi coś nowego. To jest właśnie o tym mowa. Ale jeszcze zanim powiem o tym nowym, to jeszcze przepraszam, wspomnę o tym starym. To znaczy tak, scenariusz, według którego odbyły się te warsztaty, które przed chwilą oglądaliśmy, został wzbogacony o nowe ćwiczenia i jest bardzo rozbudowany. I też dostaję od Państwa pytania, czy trzeba to wszystko zrealizować w ciągu półtorej godziny do dwóch godzin. Oczywiście jest to zupełnie niemożliwe, szczególnie, że warsztat składa się z dwóch części, czyli części tej językowej i części plastycznej, bo na koniec jeszcze dzieci ilustrują te swoje słowa, co na filmie było świetnie widać. Zatem oczywiste jest, że Państwo korzystacie jakby z tego scenariusza w sposób wybiórczy, to znaczy wykorzystujecie ćwiczenia, które chcecie przeprowadzić i włączacie też swoje pomysły, łącznie z lekturami, na które bardzo liczymy, że Państwo sami jako bibliotekarze, wielbiciele książek i znawcy nowości wydawniczych po prostu zainspirujecie nas dodatkowo i będziecie mogli po prostu budować dodatkowe ćwiczenia na podstawie książek, które również dotyczą tego tematu lub świetnie wpływają na rozwój wyobraźni językowej dzieci. Ale to jest jakby ta jedna wersja podstawowa, czyli zachęcamy Państwa jakby do tego, żeby przeprowadzać warsztaty według tego scenariusza i udział w programie właśnie w takiej postaci, to znaczy realizacja tych warsztatów rodzinnych z małymi dziećmi w wieku 3-7 lat, tak jak tutaj jest napisane, jest bardzo, znaczy jakby świetną, w pełni akceptowaną przez nas formą realizacji tych warsztatów. Natomiast otrzymaliśmy od Państwa dużo głosów, że chcielibyście zrobić coś podobnego z dziećmi starszymi, to znaczy z dziećmi klas 1-3, powiedzmy do 12 lat, nawet nieco starszymi. W związku z czym przygotowaliśmy kolejny scenariusz, który można zrealizować w tym roku. Przepraszam, to był ten film. Przepraszam, zaraz to znajdę. Tak, zaraz do tego wrócę. Więc przygotowaliśmy kolejny scenariusz, o którym powiem szczegółowo za chwilę, natomiast teraz pytacie tu Państwo zresztą o pytacie Państwo o materiały, o to, co jakby możecie wykorzystać do przeprowadzenia tego warsztatu. Zaraz o tym wszystkim będę opowiadała, natomiast tu chcę powiedzieć o tym, co jest na stronie i z czego możecie skorzystać, co pozwoli Wam jakby w pełni już poradzić sobie z realizacją takiego warsztatu. Czyli tak. Film, który widzieliście, pokazuje jakby przebieg takiego wzorcowego warsztatu, czy po prostu pilotażowego. Oprócz tego na stronie programu i na kanale CEO na YouTubie znajdziecie Państwo, czyli Centrum Edukacji Obywatelskiej, znajdziecie Państwo dwa webinaria ubiegłorocznego programu. W tym w jednym wzięła udział językoznawczyni Małgosia Leszko, która też napisała teksty do książki, między innymi ona do elektronicznej książki podsumowującej ubiegłoroczny program i poetki Joanny Miller, która swoją twórczością poetycką jakby idealnie wpisuje się w ideę naszego programu, to znaczy też zajmuje się neologizmami, słowami stworzonymi częściowo przez jej dzieci, bo jest mamą wielodzietną, ma 5 dzieci, więc jakby skomentowała nasze efekty w sposób niezwykle, znaczy pełen takiego jakby wyczucia i zrozumienia i też bardzo jakby ta idea programu ją
wciągnęła. Zatem, to jest webinaria, o których mówiłam. Oprócz tego na stronie do pobrania, do lektury, zarówno do lektury online, jak i do pobrania, jest ta ubiegłoroczna publikacja, w której znajdziecie Państwo w zasadzie wszystkie materiały, które dotąd powstały, w ubiegłym roku powstały w ramach programu. Jest ich naprawdę bardzo dużo. Są one skierowane zarówno do Państwa, czyli do prowadzących warsztaty. Pozwalają wzbogacić swoją wiedzę o języku polskim w sposób taki bardzo twórczy, inspirujący. Pomagają wybrać te słowa, nad którymi warto się skupić. Także bardzo polecam lekturę tych materiałów. Oprócz tego jest tam też słowniczek. Słowniczek, który tworzyliśmy na podstawie efektów warsztatu w ubiegłym roku. Z prac, które dostaliśmy od Państwa i opisów relacji, wybraliśmy 100 słów, które uznaliśmy za najbardziej twórcze, najbardziej otwierające jakby oczy na strukturę języka, na jego możliwości, na potrzebę znajdowania nowych określeń, na rzeczy, które dotąd są nienazwane albo zostały nazwane w sposób nielogiczny. Bardzo ten słowniczek jest inspirujący i też zabawny, oczywiście. Jest on zilustrowany przez dzieci uczestniczące w warsztatach. Także to jest, myślę, że daje świetne pojęcie o tym, na czym polega ten program i czego po prostu warto szukać przez wspólną twórczość na warsztatach i do czego dążyć. A kolejna rzecz to są po prostu grafiki, które są w wersji elektronicznej do pobrania na stronie. To jest plakat, w tej chwili jest aktualizowany jeszcze o nowe logotypy partnerów, ale już za chwilę będzie nowa wersja. Banery, logo programu, które możecie Państwo sobie w dowolny sposób wykorzystywać, drukować. Jeśli potrzebujecie jakichś specjalnych formatów, to proszę o maila, będziemy dosyłać. W czym rzecz? W ubiegłym roku program miał trochę inną formułę, to znaczy tutaj Państwo też pytacie o materiały i już opowiadam. Tak, jesteśmy. Mówiłyśmy o scenariuszu, opowiadam. Wyglądało to tak, że myśmy Państwu wysyłali w czerwcu książki, które odpowiadają bardzo bezpośrednio na potrzeby tego programu i wspierają Państwa w organizacji warsztatu i plakaty, które drukowaliśmy. W tym roku formuła jest nieco inna. To znaczy tak, biblioteki, które brały udział w programie w ubiegłym roku, otrzymały już od nas taką główną książkę. No, teraz pokażę. Michała Rusinka, jak przekręcać i przeklinać. O, tak będzie widać w całości. Myślę, że większość z Państwa ją kojarzy. Ona ma, to już jest zresztą kolejne jej wydanie. Wcześniej były to dwie książki, jak robić przekręty i jak przeklinać. To jest książka, którą wydał znak Emoticon i jest taką naszą jakby biblią naszego programu. To znaczy tutaj są wiersze stworzone na podstawie słów wymyślonych przez dzieci, które też było widać na filmie. I ona jest taką, jeśli ktoś decyduje się na tę pierwszą wersję warsztatu, czyli te warsztaty z młodszymi dziećmi, z rodzinami, z małymi dziećmi, to ta książka jest bardzo pomocna i w zasadzie bardzo ją polecamy, żeby ją z niej skorzystać, chociaż nie jest to obowiązkowe. I tutaj jakby mam taką propozycję dla bibliotek, które są nowe i chciałyby zorganizować warsztaty w terminie wakacyjnym. Jeśli nie macie Państwo tej książki w zasobach swojej biblioteki, chcecie zrobić warsztaty, zaraz będę mówiła o tych terminach, o harmonogramie i to wszystko się złoży w logiczną całość, to jest taka możliwość, żebyście Państwo ją od nas otrzymali wcześniej. Tylko jest to związane z bezpośrednim kontaktem z nami, z koniecznością, ponieważ książki wysyłamy w końcu sierpnia do wszystkich bibliotek biorących udział w programie, również tych, które zrobiły warsztaty wcześniej. Zaraz to wszystko spokojnie wytłumaczę w momencie, kiedy będę mówiła o tym harmonogramie i o tym, co się dzieje w programie w danym momencie. Także to jest ta różnica z ubiegłym rokiem, ponieważ niestety ten program grantowy ma zupełnie inny przebieg w tym roku i musimy dużo wcześniej jakby go zakończyć, w związku z czym nie możemy sobie pozwolić na wysyłkę materiałów do Państwa w tej chwili i musimy to połączyć po prostu z wysyłką książki, która będzie już zbierała efekty. Także
Bardzo proszę o kontakt, jeśli ktoś z Państwa czuje, że nie poradzi sobie bez otrzymania książek już teraz. Ale chciałabym, żeby to nie była taka jakby stała sytuacja, że do wszystkich wysyłamy paczki wcześniej i później kolejne. Tylko liczę na to, że biblioteki, które brały udział i już otrzymały książki, mają z czego skorzystać i że Państwo też nas zainspirujecie po prostu włączając do programu tych warsztatów książki, które macie po prostu w zasobach bibliotek, a od nas otrzymacie paczkę podsumowującą w pewien sposób program, to znaczy z wydawnictwem drukowaną książką podsumowującą efekty ubiegłorocznych i tegorocznych warsztatów w paczkach w końcu sierpnia. Oczywiście biblioteki, które planują realizację warsztatów we wrześniu lub do 5 października, też wtedy bez problemu skorzystają z tych materiałów, które otrzymają, czyli z książek. Natomiast no, jest też duża wada tego taka, że nie znajdą się wtedy w tej publikacji, to znaczy oczywiście tam i tak będzie dokonany wybór efektów, które otrzymamy od Państwa. Będę o tym jeszcze też za chwilę szczegółowo mówić. Natomiast no, apeluję i mam nadzieję, że będziecie Państwo na tyle odważni, że zdecydujecie się zrobić ten warsztat wcześniej, a potem po otrzymaniu od nas już książek, które naprawdę są tylko uzupełnieniem scenariusza, albo je powtórzycie, albo po prostu no, już zachęcicie potem dzieci do lektury. Liczę na to, że w wielu bibliotekach są te książki i że prezenty od nas, czy raczej od naszych partnerów wydawnictw, będą tylko uzupełnieniem tego. O, ktoś już tu pisze, że ma i bardzo się cieszę. Natomiast też mam takie poczucie, że jeśli ktoś z Państwa czuje, że bez tego nie da rady, a bardzo by chciał w wakacje, bo ma półkolonie, to proszę wtedy o kontakt. W indywidualnych przypadkach będziemy wysyłać wcześniej. Natomiast tak jak mówię, no, to jest też sprawa kosztów, bo chcemy wydrukować jak najwięcej egzemplarzy książki papierowej, która podsumuje nasz program i mamy nadzieję, że to będzie piękny prezent dla Państwa już latem pod koniec, czyli w sierpniu, w pierwszym tygodniu września do wszystkich powinny dojść. Dobrze, to już zasygnalizowałam sprawę tych paczek, o które Państwo tutaj pytacie na czacie i wysyłek, bo rozumiem, że po prostu to jest to nawiązanie do tego, jak ten program wyglądał w ubiegłym roku, natomiast ta duża różnica polegała na tym, że nie mieliśmy możliwości wydrukowania książki podsumowującej, a w tym roku mamy. Więc bardzo nas to cieszy i mamy nadzieję, że jakoś damy radę z tym trochę zmienionym harmonogramem. To już zamykam teraz chwilowo temat tych warsztatów rodzinnych dla młodszych dzieci i powiem o czymś nowym, co znajdziecie Państwo na stronie, czyli o grze, a właściwie warsztatach, które wykorzystują grę słowa na kreatywie i na survivalu, tak przeczytam, dla starszych dzieci w wieku mniej więcej 8-12 lat, najchętniej też z rodzicami, z rodzinami, ale nie jest to obowiązkowe, to znaczy jeśli ktoś będzie chciał przeprowadzić warsztaty z klasą albo właśnie w czasie półkolonii bez rodziców, to też jest to możliwe. My stawiamy na jakby takie porozumienie międzypokoleniowe i zależy nam na tym, żeby ta wymiana też taka słowotwórcza nastąpiła między rodzicami a dziećmi, ale wiemy, że to jest ze względów organizacyjnych trudne czasami dla Państwa, bo inaczej się organizuje warsztaty dla całej rodziny, a inaczej w czasie, kiedy się zajmuje, prawda, grupą dzieci, a rodzice są w pracy, więc tu jesteśmy otwarci. Natomiast zaraz szczegółowo opowiem, jak kontroluję czas, jak można wykorzystać ten nowy scenariusz, który już jest na stronie. Przepraszam. O co chodzi? Scenariusz ten tak naprawdę to jest gra, która bazuje na neologizmach, którymi posługują się młodzi ludzie, ale tacy właśnie trochę młodsi niż nastolatki, ale też slang młodzieżowy, język gier komputerowych, między innymi gry Minecraft i wszelkich typów gier RPG, w których jest bardzo dużo nowych słów, częściowo anglicyzmów, a częściowo też wynikających po prostu z historii tych gier, ze struktury tych gier, ze słowników tych gier i dzieci posługują się tym, a jest to często bardzo, bardzo oryginalne i twórcze, a nie do końca przez nas zrozumiałe. Sądzimy, że warto zrobić właśnie takie zajęcia wokół tego. Oprócz tego kolejnym wyzwaniem i takim bardzo twórczym elementem tych warsztatów są archaizmy, słowa, które dawno wyszły z użycia, a teraz jakby wracają do niego czasami, a w zupełnie innym znaczeniu, jako bardzo nowatorskie, bardzo
nowe i takie modne słowa używane przez młodych ludzi. I chcemy pokazać na przykładzie właśnie tych warsztatów, że one czasami już funkcjonowały wiele lat temu w języku naszych dziadków, pradziadków. Także to jest taka refleksja nad językiem trochę bardziej zaawansowanym, powiedzmy, poziomie. Ale proszę się tego nie bać, bo ten scenariusz też jest bardzo szczegółowy. No i tutaj trochę napisałam o idei tego programu, to znaczy tutaj właśnie to porozumienie międzypokoleniowe, ta umiejętność dogadania się jest ważna, więc apelujemy o to, żeby się na to otworzyć i jak się da spróbować włączyć właśnie te dwa pokolenia. Tutaj jest, możecie sobie Państwo przeczytać, nie będę już tego odczytywać, natomiast cele ogólnie tego warsztatu są właśnie takie, żeby młodzi ludzie trochę przeanalizowali to, w jaki sposób mówią, trochę przyjrzeli się temu, skąd te słowa nowe się biorą, żebyśmy ich nie napiętnowali, to znaczy nie krytykowali, tylko właśnie otworzyli się, że te modne słowa też bardzo wiele wnoszą i pokazują też fajnie historię języka. No to odwołanie do świata gier, wiemy jak jest to powszechne i jak więcej niż sądzimy słów używanych przez młodych ludzi wchodzi do właśnie z języka gier, wchodzi do ich języka, więc myślę, że warto się na tym skupić. Szczegóły znajdą Państwo tutaj, wrócę do tego slajdu, gdzie jest adres na stronie domowy.org.pl/gra i tam jest cały scenariusz, tam są różne pomysły dotyczące tego, jakiego typu też utwory wykorzystać, słowniki konkretne, do których warto sięgnąć. Myślę, że macie to Państwo w swoich zasobach. Widzę, że Państwo korespondujecie, kto ma, kto nie ma. Spokojnie, zaraz powiem, co dostaniecie Państwo na finał, także mam nadzieję, że wszyscy damy radę. Dobrze, wracam sobie tutaj do harmonogramu, bo to jest bardzo istotne. Tak, jeśli chodzi o samą realizację warsztatu, tak jak powiedziałam, formalnie może ten warsztat odbyć się nawet w noc w piątek, czyli 5 października, ponieważ hasło jest niezwykle bliskie idei programu domowy, czyli znajdźmy wspólny język i aż szkoda by było nie skorzystać, ale no, jest pewien wymóg, który niestety jest tutaj pewnym ograniczeniem, to znaczy my, żeby wydrukować książkę i wysłać ją w paczkach w ostatnim tygodniu sierpnia, pierwszym tygodniu września do wszystkich bibliotek biorących udział w programie, no musimy całość jakby materiałów od Państwa, czyli relacje, zdjęcia, rysunki, nagrania, bo też jest w tym roku bardzo ważna zmiana w narzędziu na stronie, czyli ta mapa, którą pokazywałam na początku, ona jest interaktywna. Państwo rejestrując się do programu możecie modyfikować plan swojego warsztatu, modyfikować w zasadzie wszystkie dane, które tam wpisujecie i na koniec nie tylko zamieścić zdjęcia o wysokiej rozdzielczości, ale też zamieścić film multimedia, które po kliknięciu na Państwa bibliotekę na mapie będzie można otworzyć. Także bardzo to by się przydało, szczególnie w tych warsztatach dla starszych dzieci, gdzie nawiązujemy właśnie do języka twórczości raperów i zachęcamy do tego, żeby być może na koniec te utwory, które powstaną, czy te słowa, które zostaną utrwalone, były jakoś zrymowane, żeby był dodany do nich podkład muzyczny, więc to by było cudowne, gdyby się udało taki efekt zamieścić na stronie. Natomiast no problem jest taki, że po prostu jeśli Państwo zorganizujecie te warsztaty w jesienią, we wrześniu lub w październiku, a nawet w sierpniu, to my po prostu nie mamy szansy wydrukować tej książki i wysłać do Państwa w terminach, które nas obowiązują w tym programie dotacyjnym, w związku z czym no wygląda to tak, że biblioteki, które zrealizują warsztaty do 31 lipca i w tym czasie do tego 31 lipca prześlą nam jakieś ich efekty, to znaczy albo relacje, albo ze słowami, albo zdjęcia, albo film, albo wszystko naraz, mają dużą szansę na to, że trafią do książki. Po prostu będzie to taka dodatkowa pamiątka i no i dla nas dodatkowe źródło wiedzy o tym, co się u Państwa wydarzyło i bardzo nam na tym oczywiście zależy, żeby jak najwięcej tego uwzględnić, bo słownik, który zbudowaliśmy wspólnie z efektów ubiegłorocznych, wyszedł wspaniale i słów było mnóstwo i wybranie tych 100 wcale nie było proste, więc bardzo, bardzo
byśmy chcieli jak najwięcej wykorzystać tych efektów. Dlatego no, ja sama to bym radziła tak naprawdę, żeby teraz na podstawie tego, co znajdzie się na stronie, a jest naprawdę tego już bardzo dużo, żebyście Państwo zorganizowali takie warsztaty, porwali się na to, a później po prostu wrócili do tego, albo w jakiś sposób to rozwinęli, zmodyfikowali po otrzymaniu od nas już tych efektów, czyli książki podsumowującej program, wykorzystującej oczywiście materiały ubiegłoroczne i nowe, ubiegłoroczne efekty i nowe, i książki, które otrzymacie od nas Państwo w paczkach razem z tą książką naszego programu. Jakie to będą książki, powiem za chwilę. Także tu jest kluczowy ten termin. Ja wiem, że dla szkół to jest bardzo trudne, bo zwykle no, po prostu dzieci już teraz kończą rok szkolny i ten 31 lipca jest po prostu trudnym terminem, ale wiem też od Państwa, że w niektórych szkołach właśnie odbywają się półkolonie, coś się dzieje, jakieś warsztaty, dzieci przychodzą, także jest szansa, żeby zebrać taką grupę rodzinną i zorganizować taką pilotażową wersję warsztatu, a później zrobić coś we wrześniu albo w noc bibliotek. No myślę, że tutaj w taki dość otwarty sposób trzeba o tym pomyśleć. Tak, książka to jedno, a druga rzecz to film. Ponieważ widzieliście Państwo przed chwilą film, który jest no, takim no, po prostu instruktażem w zasadzie filmowym, jak przeprowadzić warsztaty, oczywiście skrótowym, ale pokazującym pewne elementy tego spotkania i tak dalej, warsztatowego w bibliotece. W tym roku realizujemy coś innego, to znaczy film, który promuje jakby tę ideę, czyli nie pokazuje krok po kroku, jak to zrobić, nie jest on skierowany jakby do organizatorów wyłącznie, natomiast promuje to, co się u Państwa wydarzyło. W filmie wezmą udział eksperci programu, czyli autorzy książek, które za chwilę będę pokazywała. Oczywiście językoznawcy, którzy tworzą dla nas materiały, my jako organizatorzy. No, będzie to film, który z założenia ma jakby promować tę ideę szeroko i zachęcać rodziców do notowania słów dzieci i młodszych i starszych, zachęcać takich twórczych ludzi jak Państwo do organizacji takich warsztatów, po prostu pokazywać to, co się wydarzyło w ubiegłym roku i w tym roku w bibliotekach. W tylu bibliotekach w całej Polsce. I w związku z czym też tutaj obowiązują nas jakieś terminy realizacji. To znaczy tak, założenie jest takie, że na pewno chcielibyśmy pojechać do kilku bibliotek u kogoś. Echo, a teraz? Lepiej? Już jest lepiej, tak? Świetnie. Chcielibyśmy pojechać do kilku bibliotek. Nie wiemy jeszcze, do ilu nam się uda. No myślę, że do 3 maksymalnie. Natomiast i zrobić tam nagrania po prostu. Oczywiście, jeśli Państwo będziecie mieli zgodę rodziców, uczestników, że chcą być rejestrowani, chcieliśmy wykorzystać fragmenty takich nagrań w tym filmie. Film, wiadomo, nie wymaga druku i produkcja też zajmuje czas, natomiast no jest tutaj to czasowo trochę inaczej na szczęście określone, więc możemy tak naprawdę objąć filmem warsztaty, które zorganizujecie Państwo do 31 sierpnia. Wiem, że to też nie jest wygodne, bo wrzesień jest najlepszym terminem dla bibliotek szkolnych na przykład. Natomiast no, musimy ten film też opracować, prawda, zrealizować, żeby móc wyświetlić go podczas inauguracji Nocy Bibliotek 5 października, no i oczywiście też promować go w mediach, w internecie i upowszechniać najlepiej, jak będziemy potrafili. Dlatego ci, którzy zarobią do 31 lipca i wyślą, to też ważne, wyślą te efekty do nas w wersji wysokorozdzielczej, bo to prawdziwy druk papierowej książki, więc to jest też ważna jest jakość tych prac, mają szansę znaleźć się w książce. Ci, którzy zrobią do 31 sierpnia, mają szansę znaleźć się w filmie, a pozostali mogą przygotować te warsztaty w oparciu o materiały, które już fizycznie do nich trafią, do Państwa trafią. I teraz zaraz będę o tym mówiła, jak to się, co do Państwa dokładnie trafi i kiedy to będzie się odbędzie. Więc tak, książka o roboczym tytule Domowe rodzinne historie o słowach będzie wysyłana w paczkach, które najpóźniej w pierwszym tygodniu września powinny trafić do wszystkich bibliotek, które wezmą udział w programie. Czy będą to też biblioteki ubiegłoroczne? Nie potrafię w tej chwili powiedzieć. Postaramy się, żeby tak było. Na pewno
szansę na to, żeby książek starczyło dla wszystkich i żeby starczyło nam środków na wysyłkę, jest połączenie tego z wysyłką Nocy Bibliotek. To znaczy, tak jak analizowaliśmy, to większość bibliotek biorących udział w domowym brała udział w Nocy Bibliotek i realizuje Noc Bibliotek. Natomiast no, nie zawsze tak jest i wtedy po prostu musimy to osobno wysłać. W tym roku postaramy się to połączyć z wysyłką Nocy Bibliotek, która jest w tym właśnie terminie. I wtedy mamy nadzieję, że książki będziemy mogli wysłać do bibliotek, które brały udział w pierwszej edycji domowego i w drugiej edycji domowego, chociaż mamy też nadzieję, że wiele bibliotek, które już mają takie doświadczenia, weźmie udział po prostu w drugiej. Także tu jakby już, jeśli chodzi o czas wysyłania sprawozdań, relacji, to tam w regulaminie programu jest taka informacja, że jest na to 7 dni od organizacji warsztatu, natomiast no, jeśli ktoś zorganizuje w Noc Bibliotek 5 października, no to ma czas do 12 października i spokojnie wtedy jakby zamieszcza to na stronie, my to oczywiście udostępniamy, to się, to jest do wglądu przez wszystkich zainteresowanych, natomiast no, nie ma już wtedy szans znalezienia się w tych takich materiałach podsumowujących program, czyli książka, w książce i w filmie. Co się znajdzie w książce? No, w książce oczywiście będą te wszelkie materiały, o których mówiłam, językoznawcze, też tekst Joanny Miller, poetki o tych słowach dziecięcych. Oprócz tego jeszcze będą inne teksty autorów, których włączamy, zapraszamy do programu w tym roku, ale nie chcę jeszcze o tym szczegółowo tak mówić. Natomiast tutaj wyświetlę na chwilę spis treści tej książki, która już jest, która będzie dla nas taką bazą, żebyście Państwo poznali mniej więcej jej zawartość. Ona, tak jak powiedziałam, jest na stronie domowy.co.pl, jest do pobrania, jest do wyświetlenia, także możecie Państwo z niej w pełni korzystać. Natomiast no, ta wersja papierowa będzie wyglądała nieco inaczej, bo będzie uwzględniała tegoroczny program, będzie uwzględniała nowe materiały i nie będzie to tak rozbudowany słowniczek, ponieważ no, też jakość tych prac jest dla większości niestety zbyt niska do druku. Także książka nie będzie aż tak kolorowa i niemal albumowa, natomiast będzie miała więcej inspirujących materiałów, więcej takich materiałów edukacyjnych przede wszystkim. To są zdjęcia z warsztatów ubiegłorocznych, prace dzieci, to jak to się odbywało w bibliotekach, rodziny, dzieci, dywan. Tak, tu rodzice. Tak. Mamy nadzieję, że takie zdjęcia otrzymamy w tym roku i że będzie też po prostu, zdobędziecie się Państwo na to, żeby też nagrać je w dobrej rozdzielczości, wysłać do nas na płycie albo WeTransferem, tak żebyśmy mogli je wykorzystać w książce, no bo to jest zawsze ten problem techniczny, że coś, co nadaje się do internetu, niestety w druku nie wychodzi dobrze. Także tutaj, jeśli ktoś zdąży to zrobić i będzie czuł, że chce się znaleźć w tej publikacji, to wielka prośba o zadbanie o tą stronę techniczną i oczywiście o zgody na wykorzystanie wizerunku i prac dzieci, ale to już takie chyba teraz w dobie RODO dość oczywiste rzeczy. Dobrze, teraz tak, jeśli chodzi o książki. Jest cały zasób olbrzymich książek, które już zdążyliśmy zebrać jakby dla Państwa, które na pewno macie w dużej części w swoich bibliotekach, jak choćby twórczość Agnieszki Frączek czy Łukasza Dębskiego. Tu też są książki, które może są mniej popularne, ale polecaliśmy już je częściowo w ubiegłym roku. Pypcie na języku Michała Rusinka dostały wszystkie biblioteki, albo prawie wszystkie, które brały udział w ubiegłym roku w domowym. To jest książka bardziej dla bibliotekarzy, dla dorosłych, dla rodziców, taka pokazująca zjawiska we współczesnym języku w sposób niezwykle dowcipny. Te tytuły też, które tutaj pokazuję, macie Państwo, są one dostępne, lista tych tytułów jest dostępna na stronie. Tu dalej polecane książki. Oczywiście pani Małgorzata Strzałkowska i cała jej twórczość jest świetną inspiracją, świetnym punktem wyjścia do poprowadzenia zabaw językowych w ramach domowego. No i Julian Tuwim jako klasyk wiecznie żywy, niedościgniony, wspaniały, którego w wielu wierszach jest właśnie ta zabawa twórcza, odkrywcza, błyskotliwa językiem polskim, także nieustająco polecamy. Natomiast jeśli chodzi o książki tegoroczne, o których mówię, że dostaniecie je Państwo w tych paczkach razem z książką podsumowującą efekty tegorocznego warsztatu, to są dwie książki, które to jest właśnie ta, którą pokazywałam, czyli jak przekręcać i przeklinać. I tak jak mówiłam, jeśli ktoś z Państwa będzie robił warsztaty wcześniej, chce być w książce, nie ma tej książki, nie może jej kupić, to proszę o kontakt.
na mój mail, który podam na końcu, czy z mail programu po prostu i postaramy się ją Państwu wysłać, bo tylko z takim właśnie poczuciem, że no, to dla tych, którzy naprawdę bardzo potrzebują wcześniej. Natomiast nie mam jeszcze tej książki Niedorajda, natomiast mam pierwszą część Michała Rusinka Skrypcie na języku. To jest książka, którą wysłaliśmy w ubiegłym roku, a w tym roku chwilę temu, dosłownie miesiąc temu, wyszła druga część jakby tej książki Niedorajda, czyli co nam radzą poradniki o języku, porad wszelkich książek, które znajdują rozwiązanie wszystkich naszych problemów. Też bardzo fajnie pokazująca takie niekonwencjonalne podejście do języka, którym się posługujemy, którym mówimy. Także mamy nadzieję, że to Państwa bardzo i wzmocni i stanie się to ciekawą lekturą dla czytelników. Także te dwie książki otrzymają wszystkie, znaczy będziemy mieć tyle egzemplarzy, żeby te 55 bibliotek, które przyjmiemy do programu, otrzymały te dwie książki. Chyba że biblioteka już brała udział w poprzedniej edycji, to rozumiem, że ma jak przekręcać i przeklinać i wtedy dostanie coś innego. Jeśli chodzi o oprócz Niedorajdy. Natomiast co to znaczy coś innego? Mamy niestety mało egzemplarzy, ale mamy Aciumpę, wydawnictwa Dwie Siostry, która też jest po prostu książką idealnie pasującą do naszej idei, bo to jest zabawa znaczeniem słowa aciumpa. Co to znaczy aciumpa? Co to jest aciumpować? Jest też wykorzystana podczas tego warsztatu, który Państwo widzieliście, jest też wykorzystana w scenariuszu, także że bardzo polecamy tę książkę. I tutaj ten sam apel, to znaczy jeśli ktoś będzie chciał skorzystać z aciumpy, bardzo, mamy tylko 10 aciump niestety, natomiast jeśli ktoś będzie bardzo chciał skorzystać i chce być w naszej książce, czyli zrobi warsztaty do 31 lipca i nam je sprawozda, to też proszę o kontakt, postaram się włożyć do koperty aciumpę i wysłać. Tak, jeśli chodzi o tego, o, tu mamy aciumpę jeszcze, okładkę w takiej wersji i mamy jeszcze książkę właśnie naszej ekspertki, świetnej poetki Joanny Miller. Piraci dobrej roboty, nie mam tutaj przy sobie egzemplarza, bo jest do nas w drodze. Natomiast też alternatywnie do jak przekręcać i przeklinać, biblioteki mogą liczyć na tę książkę. To znaczy jak jakaś biblioteka brała udział już w domowym, czy ma tę książkę, to po prostu zgłasza i wysyłamy albo Aciumpę, albo Piratów dobrej roboty. To są dwie książki, które jakby idealnie odpowiadają na potrzeby naszego warsztatu, są gotowcami do wykorzystania po prostu w czasie tych warsztatów z młodszymi dziećmi. Jeśli chodzi o te warsztaty dla starszych, to tak naprawdę tam nie są potrzebne książki konkretne, bo to jest bardziej zbudowane właśnie na języku, który czerpiemy z kultury popularnej, także tam będą potrzebne raczej bardzo stare książki, słowniki, to wszystko jest tam ładnie opisane w scenariuszu, też teksty piosenek hip-hopowych, fragmenty wycinane z teksty z gazet, które remiksują uczestnicy. Także tu jakby konkretnej lektury do tego nie dołączamy, chyba że piosenki Pablo Pavo albo rapera Łony i wszelkie takie właśnie raperskie, kreatywne, o na przykład Mixera, kreatywne utwory, które myślę, że uczestnicy Państwu sami podpowiedzą albo sami Państwo znacie, ale tam też pojawiają się u nas nazwiska i nazwiska poetów w scenariuszu, także można się tym zainspirować. To są rzeczy, jeszcze tutaj pokazuję, które do Państwa też będą wysłane, tylko tak jak mówię, nie mamy egzemplarzy dla wszystkich, to znaczy dla wszystkich mamy te dwie książki, a dla części z Państwa mamy też te tytuły, czyli Piąte przed dziewiąte Wojciecha Widłaka i Roxany Jędrzejewskiej-Wróbel, Jano i Wito w mieście, nie wiem, czy znacie Państwo tę książkę, to jest taka zabawa pierwszymi dźwiękami, w zasadzie, które wydają dzieci. Pięknie zilustrowana, bardzo też przydatna dla takiej grupy bardzo małych dzieci. Myślę, że bardzo to się przyda w tym programie. A z laboratorium to jest taki przewodnik Leksykon Młodego Erudyty, książka wydana przez Egmont, partnera programu, dotycząca słów, znaczenia słów, ale też w taki właśnie dość kreatywny sposób. Tam na końcu są naklejki z literkami, które też można wykorzystać warsztatowo. Poproszę Aciumpę, dobrze. Proszę, a ja poproszę o maila, żebym pamiętała, komu wysłać Aciumpę, a nie Rusinka. Natomiast Rusinka, rozumiem, że tego drugą część tego Rusinka to pewnie nieliczni z Państwa mają, czyli Niedorajdę, bo ona dopiero wyszła. I tak właśnie, to jest ważne, żeby bezpośrednio, bo nie będę w stanie tego opanować, żeby to zapamiętać. Ale będziemy się starali dostosować. I też, tak jak mówię, terminem obowiązującym jakby nas wysyłki jest ten ostatni tydzień sierpnia, pierwszy tydzień września, ale jeśli ktoś chce wcześniej, bardzo mu zależy, no to proszę wtedy o sygnał, dobrze?
Tak, jeszcze tutaj powiem, oczywiście, kto organizuje nasz program, czyli my, czyli Centrum Edukacji Obywatelskiej i program Noc Bibliotek, bo domowy towarzyszy programowi Noc Bibliotek, a w tym roku jakoś szczególnie właśnie przez tą zbieżność haseł i taką wspólnotę. Program dofinansowano ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach programu Ojczysty, dodaj do ulubionych, a teraz opowiem właśnie o partnerach, bo mamy w tym roku jeszcze więcej wydawnictw, które się zachwyciły naszym programem i chcą nas wspierać swoimi książkami, to znaczy Państwa wspierać, bo te wszystkie książki przesyłamy dalej do Państwa. Fundacja ABC21, cała Polska czyta dzieciom, jest z nami merytorycznie. Pani Irena Koźmińska, która konsultuje tu z nami teksty i też bardzo czuje jakby ideę naszego programu, a i cała fundacja jej. A oprócz tego partnerami w tym roku są wydawnictwo Znak Emotikon, wydawca książki Michała Rusinka, właśnie Jak przekręcać i przeklinać. Wydawnictwo Agora, które wydało Niedorajdę, a w ubiegłym roku Bycie na języku. Wydawnictwo Egmont, które wydało wielką księgę słów Basie, którą wysyłaliśmy w tamtym roku. Nie wiem jeszcze, czy w tym roku będziemy ją wysyłać, natomiast na pewno będzie z laboratorium. Wydawnictwo Mamania, które ma dla Państwa Jano i Vito. Kolejną część wydawnictwa Adamada, czyli Piąte przez Dziewiąte. Biuro Literackie, czyli Piraci Dobrej Roboty Joanny Miller. I Dwie Siostry, czyli Aciumpa. Także książek mamy sporo, ale mamy jeszcze do Państwa takie pytanie tutaj w ramach naszej ankiety, czy właściwie to nie będzie ankieta, tylko po prostu pytanie na czacie. Czy macie Państwo jakieś tytuły, które Wam się kojarzą z naszym programem i które chcecie wykorzystać, a może myślicie o tym, że warto je wykorzystać? Jakieś książki po prostu, które macie w zasobach swoich bibliotek lub słyszeliście, że się ukazały, które pasują do idei naszego programu. Mówię tu oczywiście głównie o tej części, tak, dzięki, o tej części dla młodszych dzieci, czyli takiej głównej, która jest takim rdzeniem naszego programu, ale jeśli to byłyby też jakieś lektury, które skojarzyły się Państwu z tym warsztatem dla dzieci starszych, czyli słowa na kreatywie i survivalu, to też bardzo prosimy o takie inspiracje, bo no, chcemy poszerzać jakby to nasze portfolio i poszerzać ten zasób, który Państwu polecamy, bo to, co udaje nam się zdobyć i wysyłać, to jest jeden temat. I cieszymy się, że to się wciąż udaje. O, jeszcze widzę, że wzięłam właśnie wielką księgę słów, ale jeszcze nie mogę obiecać, czy na pewno będziemy ją wysyłać, ale w ubiegłym roku ją wysyłaliśmy do wielu bibliotek. Postaramy się, żeby w tym roku chociaż kilka otrzymało, ale jeszcze tego nie wiem. Natomiast książka bez obrazków, to też dla małych dzieci, świetnie, dziękuję. Super. Świetnie, właśnie. Dawniecie, że jest Szokowskiej, super, świetne. Także ja mam takie poczucie, że mimo tego troszeczkę takiego, no może trudniejszego harmonogramu, bo w ubiegłym roku było to dość proste, bo po prostu otrzymywaliście od nas Państwo plakaty wydrukowane i kilka książek, trzy książki, prawda, w większości, to mam nadzieję, że jednak ta tegoroczna odsłona, przez to, że będą te efekty w sposób taki bardziej utrwalone w postaci filmu i tej książki, która trafi na półkę, że jakoś z tymi niedogodnościami związanymi z tą wysyłką dopiero na koniec lata sobie Państwo poradzicie, bo jesteście bibliotekami, jesteście bibliotekarzami, którzy mają swoje po prostu dostępne książki i możecie nas Państwo jak zawsze zaskoczyć i zainspirować na wiele sposobów, właśnie w ten sposób poznaliśmy Aciupę, że jedna z uczestniczek nam powiedziała, że przecież jest książka idealna do tego programu. No i tak ją przeczytaliśmy. Także bardzo prosimy o wszelkie takie inspiracje, jeśli komuś jeszcze coś przychodzi do głowy. A my nam czas się niestety już kończy. Ja chciałabym jeszcze odpowiedzieć ewentualnie na jakieś pytania, jeśli oczywiście one są. Tutaj jest kontakt do mnie i ogólny kontakt do programu. Jest też strona na Facebooku Domowy w Bibliotece, na którą bardzo zapraszam, bo niewiele osób o niej wie, ale mamy taki profil swój domowy i tam chcemy jak najwięcej efektów programu umieszczać, także zapraszam, żeby polubić tę stronę. No a przede wszystkim jako źródło informacji strona domowy.co.pl, no i ja, mój mail. Także jeśli ktoś z Państwa ma jeszcze jakieś pytania, jeśli coś powiedziałam niejasno, czy ten harmonogram wydaje się zbyt zawiły, to proszę o takie pytanie. A no i tak jak mówię, jesteśmy dość elastyczni, natomiast bardzo zależy nam na tym, żeby zostały nam środki na druk tej książki dla jak największej liczby bibliotek, więc stąd wolelibyśmy po prostu nie wysyłać podwójnie paczek, tylko połączyć to już w jednej wysyłce. Stąd wielka prośba, żeby w miarę możliwości poczekać na książki, a mimo to zdecydować się na organizację warsztatu
w oparciu o swoje zasoby i te liczne materiały, które są na stronie i przysłanie nam efektów, bo bardzo nam zależy, żeby w publikacji zaistniały też tegoroczne biblioteki i ich praca i efekty tego, co się tam wydarzy. Dobrze, czy piszą, to spokojnie, ja czekam. Czy mam jeszcze jakieś, mieliśmy jakieś dodatkowe pytania? Nie, tylko kto wziął udział i... No dobrze, to my czekamy spokojnie na pytania. Ja jeszcze tylko powiem o jednej ważnej rzeczy, bo już o tym wspomniałam, ale może... Ach tak, no oczywiście. Oczywiście, że tak. Wszystko, co jest na stronie, w zasadzie całe zasoby programu są na zupełnie otwartych licencjach, możecie Państwo korzystać. Tak, rozumiem. Właśnie ja to rozumiem, że wakacje są trudnym terminem. W ubiegłym roku program odbywał się wyłącznie w wakacje i wiem, że to było duże wyzwanie dla Państwa. Także no, mam tego świadomość, że będzie to trudne. No, jest jakby troszeczkę coś za coś. To znaczy, czy to zrobią, zdążą być włączeni do książki, a przynajmniej no, w większości, bo też nie obiecuję wszystkim, bo też mamy po prostu no, z założenia musimy dokonać wyboru. Natomiast nie... Mam takie poczucie, że to, że udało się program jednak przedłużyć do Nocy Bibliotek, jego trwanie i zrealizować te warsztaty jesienią, sprawi, że wiele z Państwa będzie po prostu mogło to zrobić spokojnie jesienią i skorzystać już w pełni z naszych materiałów. Jeśli chodzi o plakaty, to nie planowaliśmy w tym roku druku plakatów. To znaczy plakat jest nieco zmieniony, ma odrobinę zmienioną kolorystykę, ale przede wszystkim są nowi partnerzy akcji i nie mamy tak naprawdę środków na Noc Bibliotek pod jakim hasłem? Znajdźmy wspólny język. Takie jest oficjalne hasło Nocy Bibliotek. Także raczej sugerowalibyśmy Państwu wydrukowanie samodzielnie tych materiałów ze strony. Natomiast jeśli ktoś będzie organizował Noc Bibliotek we wrześniu lub w październiku i będzie chciał skorzystać z wydrukowanego plakatu, to możemy mu przesłać ubiegłoroczny, bo on tak naprawdę, jeśli chodzi o formę graficzną, jest nawiązuje tegoroczny do ubiegłorocznego. Mamy jeszcze trochę egzemplarzy. Natomiast no, nie będzie to jakby dość do końca aktualne, ale no, będzie mogło pomóc w promocji. Także, ale tu też jakby to nie będzie standardowe. Po prostu do paczek, w których będziemy Państwu wysyłać te książki i inne materiały, jeśli to będzie biblioteka biorąca udział w Nocy Bibliotek, to będzie duża paczka z wieloma materiałami też związanymi z Nocą Bibliotek, to wtedy proszę o sygnał. Ja to wszystko też zamieszczę, jeszcze to podsumuję i zamieszczę na stronie po prostu takie wytyczne. Jeśli ktoś potrzebuje plakatu, organizuje warsztaty we wrześniu, w październiku, to możemy spróbować wysłać mu, znaczy po prostu możemy wysłać mu plakat wydrukowany ubiegłoroczny. Natomiast tegoroczny, aktualny, zachęcamy, żeby go po prostu wydrukować ze strony. Tak jak mówię, w tej chwili on jest chwilowo zdjęty ze strony, bo dokładamy nowe logotypy partnerów, bo nam się grono partnerskich wydawnictw powiększyło, ale za chwilę już będzie. Dobrze, to też proszę o maila, bo niestety tak, nie jestem w stanie zapamiętać kto, czego potrzebuje dokładnie. Natomiast postaram się indywidualnie do tego podejść. Ja mam jeszcze tylko takie jeszcze na koniec taką prośbę, żeby nie zwlekać ze zgłoszeniami, bo tych miejsc jest bardzo mało. Mamy takie też głosy od bibliotek, które przygotowują nas bibliotek, że no jeszcze, ponieważ tam jest jednak ten program wydarzenia, no to sobie spokojnie to przygotowują, zgłoszą się we wrześniu. Ja to doskonale rozumiem, bo można to modyfikować, można się zgłaszać do końca w ogóle do tej akcji. Natomiast tu w tym wypadku tych miejsc jest bardzo mało, więc no po prostu niestety tych książek też mamy tyle, a nie więcej, także nie możemy po prostu zwiększyć tej puli dla większej liczby bibliotek. Stąd jeśli jesteście Państwo zainteresowani otrzymaniem tych książek, materiałów w tym pierwszym tygodniu września najpóźniej, no to bardzo proszę o niezwlekanie ze zgłoszeniem, nawet jeśli do końca jeszcze nie macie tego warsztatu przemyślanego, bo wszystko w ramach tego zgłoszenia, tak jak mówiłam na początku, można modyfikować, także uaktualniać, potem wrzucać efekty, także tutaj jakby pełna otwartość, natomiast już będziecie Państwo wtedy mieli zabukowane miejsce i będziecie na mapie. Także bardzo o to proszę, bo potem jest mi zawsze bardzo przykro, jak muszę odmawiać i mówić, że po prostu już fizycznie nie mam tych materiałów, bo jest ich bardzo mało i nie jestem w stanie ich Państwu potem już do kolejnym bibliotekom dosyłać. Także bardzo wielka prośba, żeby ci z Państwa, którzy rozważają udział w programie, żeby rozważyli to w miarę szybko. Dobrze? Dobrze, to dziś już kończymy, niestety musimy kończyć. Rozumiem, że już nie ma więcej pytań. Wszelkie wątpliwości będę już rozwiewać mailowo.
ewentualnie telefonicznie. Bardzo Państwu dziękuję za to spotkanie. Cieszę się, że wreszcie udało się, że do niego doszło. Bardzo dziękuję Martynie za pomoc. No i mam nadzieję, że do zobaczenia na warsztatach domowego i podczas nocy bibliotek. Dziękuję.